Telewizja w Polsce.pl, magazyn religijny Wierzę w Boga. Zapraszam do naszych rozważań katechizmowych. Jest z nami już ksiądz Tomasz Jaklewicz. Witam serdecznie księdza, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pięknie. Dzisiaj zajmiemy się czwartym przykazaniem. Czci ojca swego i matkę swoją. Dokładnie w Księdze Wyjścia jest napisane: czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój tobie dał. I teraz pytanie jest takie, tak naprawdę, jakie jest uzasadnienie tego przykazania? No, to jest, tak nam się wydaje, w naszej kulturze, no, oczywiste, że należy, ale dlaczego Stary i Nowy Testament jako przykazanie, prawda, dekalogu, i później powtórzył to Pan Jezus bardzo wyraźnie, należy czcić matkę i ojca? No tu po pierwsze wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia pewnej kultury, w której jesteśmy. Myślę, że to jest raczej wpisane, tak jak większość przykazań, one są wpisane w naturę człowieka. To znaczy intuicyjnie człowiek wyczuwa, że jest, zresztą tak jest stworzony, że jest zależny właściwie w istnieniu od swoich rodziców, a więc nie jest w stanie samodzielnie żyć po urodzeniu i dlatego powinien wobec rodziców okazywać cześć, posłuszeństwo, wdzięczność. To jest jakby, to wynika jakby z samej natury ludzkiej, tak bym powiedział. A oczywiście, że Stary i Nowy Testament, one podejmują ten temat, uzasadniając go głębiej, to znaczy odnosząc powołanie ojca i matki, powołanie rodziców, to rodzicielskie zadanie, rodzicielską władzę, odnosząc do Boga. To znaczy, to Bóg jest wzorem wszelkiego ojcostwa i chyba też można powiedzieć macierzyństwa, jako ten, który jest źródłem naszego życia i który także nas traktuje jako dzieci. My przecież, mówiąc modlitwę Ojcze Nasz, za każdym razem stajemy niejako w pozycji dzieci, niezależnie od tego, ile mamy lat, patrzymy na Boga jako na tego, który jest naszym ojcem, naszym rodzicem. Także jakby gdzieś uzasadnienie tego powołania, tego przykazania, tej czci wobec rodziców i posłuszeństwa, ono jest w relacji człowieka do Boga, który jest właśnie, no, jest źródłem naszego życia, dawcą życia i jest tym, który nas wychowuje do dojrzałego człowieczeństwa. Jest tak interpretowane, że po tych przykazaniach pierwszych trzech odnoszących się do Boga, później jest przykazanie dotyczące rodziny i to jest pewien wskazanie pewnego porządku miłości, że kochamy Boga, a po Bogu są rodzice. Ale ja się tak zastanawiam w tym porządku miłości, a gdzie są dzieci? Prawda? No, wchodzą rodzice, to po jak rodzice kochają dzieci, czy mają kochać bardziej swoich rodziców, czy swoje dzieci? No to wiadomo, że przykazania one nie są jakimś, prawda, wykładem, także to jest pewna syntetyczna forma zwrócenia na najważniejsze sprawy i wartości. Katechizm, omawiając to przykazanie, on właśnie pokazuje pewien szerszy zakres jego znaczenia, to znaczy mówi nie tylko o naszych obowiązkach jako dzieci wobec rodziców, ale omawia także obowiązki rodziców wobec dzieci, a także odnosi właśnie tę miłość rodzicielską, czy miłość dzieci wobec rodziców na taki szerszy plan życia też społecznego, politycznego, także w odniesieniu do patriotyzmu na przykład. To jest w tej drugiej części właśnie tego rozdziału poświęconego czwartemu przykazaniu. Ale odpowiadając wprost na pana pytanie, ja bym tak powiedział, że no najpierw dziecko, przychodząc na świat, najpierw widzimy twarz mamy i taty, prawda? Czyli najpierw odkrywamy ich jako ludzi, którzy dla nas są jakby pierwszy, to jest to pierwsze ty, które spotykamy, prawda? Nawet dziecko rozwijając się w łonie matki, no chociaż jest we wnętrzu mamy, ale jest poprzez pępowinę jakoś złączone, prawda, z organizmem mamy. Także tu już pokazuje tą pewną relacyjną strukturę ludzkiego istnienia i to powołanie do miłości, do szacunku, do drugiej osoby i zgoda na pewną zależność, prawda? No i jakby w kolejności ludzkiego życia, jeśli jestem dobrym dzieckiem, szanującym, kochającym rodziców, to jest nadzieja, że będę odpowiedzialnym, powiedzmy, mężem, żoną,
tym powołaniu, to jest pewien inny charakter już tej miłości, a w przyszłości będę jako już dojrzały człowiek odpowiadał za słabszych, za dzieci, które będą mi powierzone, czy to moje biologiczne dzieci, albo dzieci w szerszym znaczeniu, a więc ludzi, którzy jakoś są ode mnie zależni ze względu na pełnione funkcje czy powołanie w społeczeństwie czy w kościele. Chciałem też porozmawiać nad tak by zakresem prawa rodziców do dzieci. To znaczy, no, jest takie prawo, że rodzice mają wychowywać, mogą wychowywać dziecko zgodnie ze swoimi przekonaniami. Prawo, które jest i w katechizmie, jest w nauczaniu Kościoła i jest też często ujmowane w normy cywilne. U nas w Konstytucji jest taki zapis. Skąd to się bierze? To znaczy, skąd się bierze taka władza? No bo można sobie na przykład ubolewać, że ktoś jest niewierzący i wychował swoje dziecko w ateizmie. I dlaczego on ma w ogóle do tego prawo, prawda? Albo ktoś jest, nie wiem, no, ma taki zupełnie inny system wartości, jest złodziejem. I dziecko wychował też na złodzieja i przykazanie nie kradnij nie ma dla niego znaczenia. Dlaczego jest taka władza? Czemu to ma służyć? Właśnie słowo władza być może tu jest nawet kluczowe, bo mówiliśmy o władzy, o tym, że rodzice są w jakimś sensie obrazem też Pana Boga, są obrazem Jego władzy, która jest połączona z miłością, ale jednak jest pewną zależnością, jest pewnym ograniczeniem i człowiek jest, podlega tej władzy, prawda? I oczywiście no, dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie absolutyzuje się wolność, i absolutyzuje się jakby niezależność człowieka od różnych innych osób czy władz. Ale oczywiście to jest wizja, znaczy ta tak rozumiana wolność jest fałszywie rozumianą wolnością. Się obraca przeciwko człowiekowi. Człowiek w oczywisty sposób zależy od swoich rodziców i oni mają tą władzę właśnie na mocy tego, że są rodzicami. To wynika z samej jakby natury rodziców. No dzisiaj spotykamy czasem w duszpasterstwie taką sytuację, że ktoś nie chce ochrzcić swojego dziecka i powiada, że nie będzie go przymuszał tutaj w żaden sposób do wiary i jak ten ktoś będzie dorosły, to wtedy sam zadecyduje. No to jest jakieś podstawowe niezrozumienie właśnie, czym jest wychowanie. Wychowanie jest oparte na przymusie. No, to jest przymus wpisany w miłość. To jest wpisane we władzę rodzicielską. I to trzeba jasno sobie powiedzieć, że no, tak samo jak rodzice uczą dziecko na przykład mówić no, w języku polskim. No, nikt tego nie wybiera, prawda? Nikt nie czeka, że dziecko będzie miało 18 lat i na przykład zadecyduje, że wolałoby, by jego językiem ojczystym nie wiem, był angielski czy chiński. No, to są absurdalne rzeczy. Więc oczywiście, że jakby wracając do drugiej części pana pytania, może tak być, że mamy do czynienia z jakąś patologiczną rodziną, która na przykład, nie wiem, jest rodzina narkomanów, która wychowuje, prawda, w miłości do narkotyków swoje dziecko. No podaję taki trochę skrajny przykład, może nieco abstrakcyjny, ale takie sytuacje przecież różnego rodzaju jakby patologii są obecne. Więc katechizm tutaj też bardzo ciekawie mówi, że więzy rodzinne, chociaż są ważne, nie mają charakteru absolutnego. Czyli to nie jest tak, że ten system wartości rodziców, on nie podlega żadnej ocenie, prawda? Tutaj nadal trzeba zachować pewną moralną miarę i może być, jeżeli wychowawca jest zdegenerowany albo czy rodzic nadużywa swojej władzy, ewidentnie szkodzi swoim dzieciom, czy wpaja system wartości, który jest nieludzki, no to wtedy oczywiście konieczna jest interwencja państwa. No interwencja państwa, no jakiejś społeczności, prawda? Tu to jest ta granica właśnie między, powiedzmy, pewną odpowiedzialnością państwa czy jakiejś innej społeczności większej niż rodzina, a odpowiedzialnością rodziców i pewną ich autonomią. Tutaj jest pewne napięcie i to jest oczywiste. Natomiast tutaj no, trzeba szukać jakiegoś takiego rozsądnego, moralnego środka. Tak mi się wydaje, no bo są sytuacje, w której powiedzmy rodzice są wychowawczo absolutnie niezdolni do wychowania, do przekazania jakichkolwiek wartości.
Ale z tych patologicznych przykładów, które są jednak dość rzadkie, nie należy czynić reguły, która by jakby pozbawiała rodziców z zasady ich władzy. To, że istnieją nadużycia władzy, nie kwestionuje samej zasady rodzicielskiej władzy, która musi być uszanowana. Mówimy o tym, jakie mają właściwie zadania rodzice wobec dzieci, ale przykazanie mówi o czczeniu matki i ojca. Czyli no, zadajmy to podstawowe pytanie, jakie dzieci mają obowiązki wobec rodziców? No to podstawowe obowiązki są dwa, to znaczy cześć, czyli pewien rodzaj szacunku, miłości, wdzięczności, można powiedzieć, dla swoich rodziców. Czy to jest w pewnej warstwie takiej jakby pewnego wewnętrznego nastawienia do tych rodziców, żeby ich traktować zawsze jako osoby wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne, bo one dały nam życie. I nie ma idealnych rodziców. Rodzice są też grzesznikami. Rodzice mają swoje historie swoich grzechów, swoich, nie wiem, patologii różnego rodzaju. To jest jasne, ale kimkolwiek by ten był, ten ojciec czy matka, jemu się należy szacunek z samego faktu, że oni przekazali mi życie. To jest istotne. No i oczywiście drugi obowiązek to jest obowiązek posłuszeństwa, czyli no, dziecko, przynajmniej dopóki jest na utrzymaniu też rodziców, do osiągnięcia też pełnoletności, ono ma obowiązek wykonywania poleceń rodziców, jakby jest poddane ich władzy tak długo, aż osiągnie dojrzałość, pełnoletność. A jest jakaś granica tego posłuszeństwa? No bo tu jest też spór. Te współczesne nurty wychowawcze mówią, no kwestionują to posłuszeństwo. Nawet taki jest nurt, który mówi, że dziecko musi mieć swobodę, wolność i wcale nie musi słuchać tych rodziców. Jak to jest z tym posłuszeństwem? Dlaczego ono jest takie ważne? No to zdaje się, Jan Jakub Rousseau takie głosił, zdaje się też teorię z czasów oświecenia, że to człowiekowi właśnie jakby człowiek jest z natury dobry, nie należy stawiać żadnych ograniczeń. No on był takim teoretykiem wychowania, który zdaje się oddał wszystkie swoje dzieci na wychowanie, także sam nie potrafił ich wychować. No tu znowu należy zachować jakąś właściwą miarę. Dzisiaj rzeczywiście w kontekście tego klimatu takiego, który jest przeciwko wszelkim autorytetom, wydaje mi się, że bardzo istotne jest wzmacnianie autorytetu rodziców, podkreślanie ich rodzicielskiej władzy, odpowiedzialności za dzieci. Oni mają swoją odpowiedzialność moralną, w jaką stronę oni te dzieci prowadzą. Natomiast obowiązkiem dzieci jest posłuszeństwo wobec rodziców i zgoda na pewne ograniczenie, zgoda na ten przymus związany z wychowaniem. No, bez tego nie ma ukształtowania człowieka. Nie ukształtuje się człowiek w pełni wolny, to znaczy nie będzie w stanie sam decydować. Także to jest coś absolutnie fundamentalnego. Aczkolwiek są oczywiście granice tego posłuszeństwa. To jest ciekawe, że mamy jeden jedyny przykład życia Jezusa, kiedy był nastolatkiem, kiedy miał lat 13 czy 12, znaczy 12, tak? Kiedy się udali do świątyni, kiedy właściwie Pan Jezus okazał się nieposłuszny swoim rodzicom. Potem wprawdzie jest napisane, że wrócił z nimi do Nazaretu, był im poddany, ale ta scena też pokazuje, że no właśnie w okolicach tak właśnie nastu lat budzi się świadomość pewnej autonomii człowieka i mądrość rodziców no też na tym polega, że oni muszą tą swoją władzę rodzicielską dostosować do sytuacji, do wieku, do konkretnych okoliczności też życia swoich dzieci, prawda? Bo to się zmienia z biegiem lat, prawda? Ale rodzicem się jest, nawet kiedy się już ma dorosłe dzieci, no to przecież ta miłość rodzicielska, to Pan wie lepiej niż ja, no bo ja się nie chcę wymądrzać na ten temat, ale ta miłość nadal pozostaje, prawda? Ale ksiądz ma miłość do rodziców, prawda? Musimy kończyć w tym momencie. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu, dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień o tej samej porze.